Przygotowałam jeszcze kilka innych zwrotów, które są związane z kulturą i realiami Meksyku. Pierwszy z nich to Caerel Beinte. Caerel Beinte, czyli dosłownie chodzi o spadanie dwudziestki. Ta dwudziestka tutaj to jest 20 centavos, czyli odpowiednik naszego grosza. Polegało to na tym, iż dawniej monet tych używano w automatach telefonicznych, czyli kiedy wrzucało się tą monetę, telefon zaczynał działać, tak jak u nas się wrzucało jakiś inny pieniążek. I chodzi o to, iż zdajemy sobie sprawę z czegoś, czyli me cayó el 20, spadła mi dwudziestka dosłownie, zdałem sobie sprawę, przypomniałem sobie, zrozumiałem. I jakby trzeba znać realia Meksyku, żeby ten zwrot zrozumieć, Hiszpan go nie zrozumie. Następnie mamy czasownik cantinflear. Tutaj historia jest trochę dłuższa. Pochodzi to od aktora meksykańskiego, o którym można powiedzieć, że był taką meksykańską wersją Charlie'ego Chaplina. Nazywał się Mario Moreno Reyes. Jego styl mówienia charakteryzował się tym, iż mówił dużo, bez ładu i składu. I stało się to tak charakterystyczne, iż Królewska Akademia Hiszpańska, języka hiszpańskiego, utworzyła albo zaakceptowała specjalny czasownik opisujący ten sposób mówienia, ponieważ pseudonimem tego autora było Cantinflas, czyli od tego pseudonimu utworzono czasownik Cantinflear. I również jakby trzeba albo urodzić się w Meksyku, albo usłyszeć od kogoś tę historię, żeby wiedzieć, skąd to się bierze. Następny zwrot to al sur del Rio Bravo, czyli na południe od Rio Bravo albo od Rio Grande, który jest łatwiejszy do wytłumaczenia, ponieważ rzeka ta dzieli dwa różne światy, czyli świat katolicki, biedny od potęgi światowej, czyli możemy powiedzieć, że na południe od Rio Bravo, nie wiem, coś się znajduje, albo coś się dzieje, albo mieszkamy, jest to bardzo używane. Następnie mamy słowo gringos i gringolandia. Gringos, czyli Amerykanie. W Meksyku w ogóle bardzo rzadko używa się słowa Americanos na określenie właśnie mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Przeważnie mówi się gringo i jeżeli chodzi o pochodzenie tego słowa, to są dwie główne teorie. Jedna teoria, bardziej naukowa, mówi o tym, iż jest to słowo griego, czyli grek, które uległo transformacji. I to miało być pochodzić z czasów jeszcze Imperium Rzymskiego, kiedy to Rzymianie nie mogli zrozumieć Greków i jeżeli czegoś nie rozumieli, mówili, że to jest grekum, czyli greckie. Zresztą wpływ tego znajdujemy też między innymi we współczesnym języku angielskim, bo jeżeli czegoś nie rozumiemy, możemy powiedzieć it's all Greek to me, czyli to dla mnie jest greckie, nie rozumiem tego. Więc ta pierwsza teoria polega na tym, iż to słowo gringo to jest zmutowana forma słowa griego, czyli grek. Natomiast druga teoria jest związana, tak jak wiele rzeczy w Meksyku, z historyjką, czyli ma taką swoją ładniejszą obudowę z czasów wojen meksykańsko-amerykańskich, kiedy to żołnierze armii amerykańskiej nosili zielone mundury, więc Meksykanie krzyczeli do nich green go, czyli zieleni, idźcie sobie. I z tego miała powstać ta forma gringo. Gringolandia to oczywiście Stany Zjednoczone, to słowo też jest bardzo używane. Cruzar el charco znaczy dosłownie przekroczyć kałużę, ponieważ ciarko to jest pierwsze znaczenie, kałuża jest to pierwsze znaczenie słowa ciarko, natomiast oczywiście chodzi o to, iż ktoś wyjeżdża do Europy i przepływa Atlantyk, mówi się tak w dowcipny sposób w Meksyku i często to, iż ktoś wyjeżdża do Europy, czyli wyjeżdża, żeby poznać ten zupełnie inny kontynent, przeciwstawiane jest wyjazdowi do Uruapan, czyli jeżeli ktoś mówi, że jedzie do Uruapan, to jest mniej więcej coś takiego, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, że jadę na wakacje do Koziej Wólki albo coś takiego, czyli zupełnie nieciekawe miejsce. Natomiast jest to bardzo duży regionalizm i gdyby usłyszała ta osoba chociażby z Ameryki Łacińskiej, z innego kraju, dla której hiszpański jest przecież językiem codziennego użytku, nie miałaby prawo nie wiedzieć, o co chodzi. W meksykańskiej wersji języka hiszpańskiego jest również bardzo wiele słów z języków autochtonicznych, z języków rdzennych Indian meksykańskich, których mimo wszystko jeszcze w Meksyku trochę zostało. Dwa główne języki, aczkolwiek nie jedyne, to jest język nahuatl i język maja. Jeżeli chodzi o słowa z języka nahuatl, to większość z nich tak bardzo przeniknęła do
języka meksykańskiego, iż większość osób uczy się ich jakby naturalnie, używają ich w języku codziennym i nie wiedzą tak naprawdę, jak powstały te słowa albo na jakie mniejsze wyrazy się dzielą. Przykłady mogą być na przykład nazwy miejscowości, ich jest bardzo wiele, albo nazwy miejsc. Ja wybrałam tutaj Chapultepec, to jest bardzo duży park w mieście Meksyk. I nazwa pochodzi właśnie z języka nahuatl, z dwóch słów, tepetl, które znaczy góra, i chapulin, coś w rodzaju konika polnego, powiedzmy, że jest to konik polny, czyli nazwa oznacza wzgórze koników polnych. I wszyscy używają tej nazwy, być może nie wszyscy wiedzą, skąd to pochodzi, natomiast wszyscy to doskonale znają. Jeżeli chodzi o te koniki polne, to ciekawostką może być również to, iż są one jadalne i czasami są dodawane do tortilli, coś takiego jak smażone chipsy. W ogóle gastronomia jest taką dziedziną, w której jest bardzo wiele słów z tych języków rdzennych. To znaczy, z jednej strony w Meksyku możemy spróbować praktycznie wszystkiego, co możemy zjeść w Europie, plus specjałów lokalnych. To w zależności od rodzaju miejsca, miasta, klasy, do której należy dana osoba. Ja tutaj wybrałam jako przykład nixtamal, to jest masa, z której wyrabia się tortille i pochodzi właśnie od słów z języka nahuatl, którymi są nixtli, co oznacza popiół, i tamali, czyli tamales, to jest rodzaj również tortilli w Meksyku. I słowo nixtamal jest również wszystkim znane i wiedzą, że to jest ta masa, chociaż niekoniecznie znają źródło słów tego słowa. Poza tym w języku hiszpańskim z Meksyku jest wiele słów z języka nahuatl, które zostały trochę przerobione na język hiszpański i w niektórych wypadkach zmieniło się minimalnie ich znaczenie, natomiast wszyscy je znają. W języku nahuatl słowo papalotl znaczy motyl, natomiast papalote jest to latawiec. I jeżeli w Hiszpanii by się powiedziało papalote, nikt by w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Xicali w języku nahuatl oznaczało naczynie do picia i mamy słowo jicara w języku hiszpańskim, które w Hiszpanii też prawie nie jest używane. I od słowa kasil słowo cajete, co oznacza pojemnik do przechowywania czegoś, jakieś pudło. Poza tym, jeżeli chodzi o język nahuatl, to istnieje bardzo wiele gier słownych z nim związanych, dowcipów słownych. Wybrałam tylko jeden z nich. Cuitlacoche jest to rodzaj grzyba, natomiast przez podobieństwo brzmieniowe, to znaczy cuidar od chronić, dbać o coś, i kocie, czyli samochód, można powiedzieć, że jest to parking. Natomiast to są już niuanse bardzo trudne do zauważenia i to pochodzi z autentycznych tekstów meksykańskich. Drugi język, którego wpływ jest bardzo widoczny w Meksyku, to jest język Majów, którego również używało się w Gwatemali. I tutaj, jeżeli chodzi o słowa, które przeniknęły do języka hiszpańskiego, związane są przede wszystkim z kulturą, z opowieściami i z legendami. I są one znane również wszystkim Meksykanom, którzy mieszkają na Jukatanie, niezależnie od tego, z jakiej klasy społecznej oni by nie pochodzili. Wybrałam tutaj słowa, które wydają się najbardziej popularne, najbardziej reprezentatywne. Pierwsze z nich to alusies. Są to takie jukatańskie dobre duszki, które zajmują się domem, które trzeba karmić, zostawiać im pożywienie. Jeżeli my o nie dbamy, to na przykład jeżeli ktoś coś uprawia, wszystko mu ładnie wyrośnie albo będzie jego dom pod dobrą opieką. Natomiast jeżeli ktoś zadrze z tymi duszkami, to mogą mu zrobić jakiś złośliwy kawał. Następnie sztabaj, również związana jest z legendą, była to pani, która dusiła, zabijała mężczyzn, związane to było z jakąś nieszczęśliwą miłością, którą przeżyła, natomiast jest to bardzo historia bardzo znana na Jukatanie. I ostatnie słowo to jest huipil, to jest część garderoby, można by uprościć i powiedzieć, że jest to długa suknia, zwykle biała, haftowana, i w zależności od tego, jak bogaty jest ten haft, tym jest to rzecz droższa. Natomiast też ciekawostką jest, iż huipiles przeważnie nosiły kobiety Majów, natomiast jest to słowo z języka nahuatl, więc widzimy, jak to wszystko się
nawzajem przeplata. Jeżeli chodzi o język Majów, dosyć ciekawe jest takie zjawisko hybrydyzacji, czyli łączenia się tych języków. I przykładem może być piosenka, którą dla Państwa przygotowałam, w której łączone są słowa hiszpańskie, meksykańskie i z języka Majów. Poruszonka łyć na sido en tachmek un pobre winik con cara de pek quiso hacerle loć a la linda szpet. Kiedy się przyjrzymy jeszcze raz temu tekstowi, widzimy na biało zaznaczone słowa w języku hiszpańskim i na żółto z języka Maja. Purusz to jest osoba, która ma duży brzuch, która jest gruba. Natomiast on jest to końcówka zgrubiająca z języka hiszpańskiego, więc widzimy, iż w obrębie nawet jednego słowa następuje już połączenie tych języków. Czyli powiedzielibyśmy gruba, skałyć jest to jego imię, urodzony w nacido en, następnie miejscowość znowu w języku Majów. Un pobre winik, czyli un pobre, biedny, winik, człowiek, znowu słowo z języka Majów. Con cara de pek, con cara de, czyli z twarzą, pek, psa, czyli nie był to komplement dla niego. Quiso hacerle loć, czyli chciał. A serloć jest to zwrot, który znaczyłby przytulić, natomiast widzimy, iż w tym jednym zwrocie mamy słowo hiszpańskie i z języka Majów, a la linda szpet, czyli piękną szpet. I widzimy tutaj, jak te słowa się między sobą łączą i w tej piosence widać również, nie potrafię jej zaśpiewać, poczucie humoru Majów, ponieważ kontynuacją tej piosenki jest to, iż właśnie ta dziewczyna odpowiada mu, że jeżeli chce kogoś przytulić, to nie idzie przytulić swoją babcię, czyli odmawia mu kategorycznie. Jeżeli chodzi o meksykańską odmianę języka hiszpańskiego, bardzo widoczne są również wpływy z języka angielskiego, których używa się normalnie w życiu potocznym. To znaczy Meksykanie rzadko powiedzą, oczywiście powiedzą adios, do widzenia, bardzo często mówią bye, w rozmowach telefonicznych często mówią bye bye, czyli słowo to przeniknęło bardzo mocno do języka hiszpańskiego, czyli z jednej strony możemy zaobserwować to, iż Stanów Zjednoczonych się nie lubi, stąd takie słowa jak powiedzmy gringo, ale z drugiej strony widać pewien rodzaj zazdrości tego, iż w pewnym sensie chciano by się do tego bogatego kraju zbliżyć. Możemy powiedzieć, że po hiszpańsku, że jeżeli coś jest fashion, to jest modne, oczywiście to wszystko jest trochę inaczej wymawiane, czyli nie z akcentem angielskim, tylko już zmeksykanizowany. Ciekar znaczy po meksykańsku sprawdzić coś i łatwo zauważyć, iż pochodzi to od słowa check angielskiego. Tego słowa ciekar w ogóle nie używałoby się w języku hiszpańskim z Półwyspu Iberyjskiego. Show, czyli show, przedstawienie, też bardzo często używane w Meksyku. I pedir un ride, czyli poprosić o to, żeby ktoś nas podrzucił o przejażdżkę, prawda? W Hiszpanii również nigdy się tak nie powie. Czyli widzimy w tym zwrocie połączenie hiszpańskiego znowu z językiem angielskim i nie są to słowa, które są używane na przykład przez osoby, które mieszkają blisko granicy albo które do Stanów wyjeżdżały, tylko używane powszechnie. Oczywiście wpływy języka angielskiego są tym bardziej widoczne, im bliżej do granicy ze Stanami Zjednoczonymi i wówczas mamy już do czynienia z czymś, co znamy jako spanglish, czyli mieszankę języka hiszpańskiego i języka angielskiego. Jeżeli chodzi o tę odmianę języka, to oczywiście ona jest bardziej rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkają Meksykanie, czyli Hispanics. I mam tutaj kilka przykładów, które wydają mi się reprezentatywne. Maria tiene que babysit a su hermanita en la noche. Czyli Maria musi zająć się swoją siostrzyczką w nocy i zamiast słowa zająć się jakiegoś hiszpańskiego mamy babysit. Kolejne zdanie. Honey, apúrate a cuquear la comida que ya tengo hambre. Czyli słowo przeniesione żywcem z języka angielskiego mamy honey, apúrate, czyli pospiesz się, natomiast nie jest to słowo, którego użyliby Hiszpanie w tym kontekście, użyliby zupełnie czegoś innego. Cuquear, czyli od cook, jak widać przerobione z końcówką hiszpańską. I dalsza część już w języku hiszpańskim. Kochanie, pospiesz się, gotuj szybciej obiad, już jestem głodny. Kolejne zdanie. Mi vieja tiene que mopear toda la casa para que pueda watchar las novelas. Mi vieja, czyli moja żona, natomiast
już trochę zmeksyganizowane, ponieważ dosłownie byśmy brzydko powiedzieli niestety moja stara. Można to powiedzieć oczywiście z uczuciem i tak dalej, natomiast w Hiszpanii raczej się nie używa, w Meksyku jest dosyć powszechny. Tiene que mopear, czyli musi umyć podłogę, oczywiście od słowa mop. Utworzono mopear, musi posprzątać cały dom, aby mogła watchar, czyli oglądać telenowele. I a las chicas les encanta ir shopping a la mall, czyli dziewczyny uwielbiają robić zakupy, shopping w molu, w centrum handlowym. Natomiast tak jak mówię, tak już w Meksyku się nie mówi, najwyżej przy granicy, natomiast mówię o tym dlatego, iż jest to wpływ języka hiszpańskiego i bardzo ciekawe połączenie hiszpańskiego z językiem angielskim. Na koniec przygotowałam coś, co obrazuje to, jak bardzo te języki się przenikają. Jest to tłumaczenie części Don Quixota w Spanglish i tutaj bardzo ładnie widać, jak te języki między sobą się łączą. In un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrarme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo i un greyhound para el chase. Czyli widzimy, że jest to bardzo duża mieszanka między językiem hiszpańskim i angielskim. I przede wszystkim to, co musimy zrobić, to rozpoznać słowa, które są hiszpańskie, rozpoznać słowa, które są angielskie. Angielskie raczej nie są zmieniane, więc możemy je zrozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o słowa hiszpańskie, to mogą one nabyć, zmienić końcówki, albo może być słowo angielskie z końcówką hiszpańską i robi się trochę trudniej. W słowie placete mamy słówko place z końcówką hiszpańską. Następnie mamy wrzucone of which, czyli zwrot angielski. W słowie remembrar przypomina nam ono remember i od tego pochodzi, natomiast końcówka czasownikowa jest hiszpańska. Następnie mamy znowu not so long ago i gentleman. I ciekawa jest też ostatnia część, w którym jest opisywany Don Quixote, który był jednym z tych gentlemanów, którzy zawsze mają una lanza in the rack, czyli zawsze mają przy sobie una lanza, czyli jakąś kopię w swoim bagażu. I tu widzimy, że lanza jest po hiszpańsku, dalej mamy rack po angielsku. Una buckler antigua, buckler, czyli jakiś szkaplerz, tarcza. Jest to dosyć trudne słowo angielskie, akurat takie w tym tłumaczeniu, więc jakby nie każdy Meksykanin będący w Stanach jest w stanie to zrozumieć. Dalej mamy chudą szkapę, czyli skinny caballo, znów mieszanka i harta na polowanie, tutaj greyhound parallel chase, czyli widać, jak to się wszystko łączy. I druga część. El gentleman andaba por ahí por los 50. La gente sabía que de él era un early riser y que gustaba mucho juntear. La gente say que su apellido was Quijada or Quesada. But all this no tiene mucha importancia para nuestro cuento, providiendo que al cuentarlo no nos separamos para nada de la verdad. Czyli w pierwszym zdaniu dowiadujemy się, iż pan ten szedł około 50, czyli miał około 50 lat, przy czym jego wiek podany jest po angielsku. I dalej mamy, iż ludzie wiedzieli, że włączone jest w języku angielskim, mamy that. Wcześniej wstawał i mamy znowu early riser po angielsku. I bardzo lubił polować, jeżeli chodzi o to bardzo lubił, jest to po hiszpańsku, natomiast w hiszpańskim niepoprawnym. I znów mamy słówko hunt, polować z końcówką hiszpańską. Ludzie mówią, że, znowu mamy zmieszany hiszpański z angielskim, iż nazywał się Quijada albo Quesada, ale to wszystko. No tiene mucha importancia, czyli nie jest ważne dla naszej opowieści. Tutaj mamy też inną cechę języka potocznego, czyli skracanie słów. Zamiast para nuestro cuento jest pa nuestro cuento. I to jest cecha języka hiszpańskiego zarówno w Hiszpanii, jak i w Ameryce Łacińskiej. Natomiast powiedzmy, iż tak mówią niższe warstwy społeczne, ludzie niewykształceni, nie jest to poprawne słowo. Proviendo que, widzimy, że tutaj jest kalka od angielskiego zwrotu provide z końcówką imię słowową hiszpańską. Ponieważ opowiadając w ten sposób, nie oddalamy się wcale od prawdy, już cała końcówka
jest w języku hiszpańskim, natomiast widzimy kolejny raz to panada, paranada, czyli wcale, i berda w wersji potocznej bez ostatniej litery D, ponieważ normalnie słowo powinno się kończyć na D i być zapisane bez akcentu.